A smycz to zdecydowanie najważniejsze spotkanie tej fazy rozgrywek. UEFA Champions League ma jakże piękną historię, ale wciąż dopisuje do niej nowe rozdziały. Dziś takim rozdziałem może być rywalizacja tych dwóch drużyn w 1/8 finału tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. To są te emocje, na które czekaliśmy całą zimę. W dzisiejszym meczu Napoli gra przeciwko Manchesterowi City. Po fazie grupowej losowani mieli czas, by przygotować się do tego spotkania, przeanalizować grę rywala, obmyślić taktykę na dwumecz. Teraz przyszła pora sprawdzić, czy przerwę w rozgrywkach UEFA Champions League wykorzystali jak należy. Obecnie w zasadzie trudno wyobrazić sobie mecz bez gwizdka sędziego. A w początkach futbolu przez wiele lat arbitrzy musieli sobie radzić bez tego prostego przyrządu. Gwizdki wprowadzono w roku 1878, czyli istotnie długo po rozpoczęciu pierwszych rozgrywek ligowych. Zapewne z troski o gardła i struny głosowe sędziów. Przyjrzyjmy się ustawieniu wybranemu przez trenera Napoli na dzisiejszy mecz. Zagrają dzisiaj w systemie 4-4-2, tym najbardziej klasycznym i stosowanym już od lat. Wsparcie dla napastników zapewniają zawodnicy drugiej linii, rozstawieni równomiernie w poprzek boiska. Choć podział ról jest dość wyraźny, mogą też zamieniać się pozycjami i wzajemnie asekurować, a w razie potrzeby uczestniczyć w grze defensywnej. Zobaczmy, w jakim ustawieniu wyjdzie na dzisiejszy mecz. Czy będzie prowadzenie? Szansa dla Manchesteru City z rzutu rożnego. Kevin De Bruyne z narożnika w pole karne. Ale jednak nic z tego nie wyszło. Milik. Ryan Fraser. Napoli konstruuje atak skrzydłem. Mają dużo wolnej przestrzeni z przodu. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Kevin De Bruyne. Robert Lewandowski. Nie jest sam. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Oddaje strzał. No i piłka niestety leci wysoko nad bramką. Vidal, Bernardo Silva, Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Bernardo. Bernardo! I mamy rzut rożny dla Manchesteru City. Krótko rozegrali ten ruch. Bernardo. No, będzie gol! Ależ fantastyczna obrona! Teraz krótko z rożnego do kolegi. Ponownie rozpoczną grę od rzutu rożnego. Krótko rozegrany rożny. Rafinha.
No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Out dla Manchesteru City. Otamendi. Milik. Fabian. Szansa! Uderzył, ale prosto w rywala. Vidal. Lewandowski. Lewandowski. Bernardo. Strata i przy piłce rywale. Bernardo! Świetna interwencja Davida Ospiny. Rzut rożnego Manchester City. Wybrali krótki wariant rożnego. Ryzykownie, ale udało się. Mertens, Rafinha. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Może coś jeszcze z tego będzie. Wybijają teraz do przodu. Sterling. Teraz Robert Lewandowski. Zdecydował się na strzał. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Po pierwszej części. Arbiter gwiżdże i zaczyna drugą połowę tego pierwszego meczu 1/8 finału UEFA Champions League. Czy takiej właśnie gry spodziewaliśmy się po losowaniu par? I tak, i nie, ale... De Bruyne, to musi być bramka! Nie ma gola, piłka trafia w słupek i wraca na boisko. Wydawało się, że piłka wyląduje w siatce, ale tylko obił aluminium. Gdyby to wpadło, objęliby prowadzenie. Napoli konstruuje atak skrzydłem, mają dużo wolnej przestrzeni z przodu. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. Lewandowski. Nie dawali rywalom ani chwili wytchnienia, aż wreszcie zdołali odebrać im piłkę. Centra w pole karne, przepychanki. Dobrze ustawiony bramkarz wypiąskował to dośrodkowanie. Jest przejęcie i mają szansę. Arturo Vidal, Robert Lewandowski. Lewandowski przed szansą. Gol! Jest 1-0! Dobrze się stało! Zasłużone prowadzenie! Przez większość czasu dominowali, prowadzili swoją grę. Bramka była kwestią czasu. Obrona nie miała tutaj nic do powiedzenia. Strzał z bliska. Niemal wjechał z tą piłką do bramki. Manchester City w lepszej sytuacji. Teraz to przeciwnik musi szukać wyrównania i bardziej się otworzyć. Widzimy teraz, jaki będzie następny mecz Emirates FA Cup. Manchester City zmierzy się na wyjeździe z Chelsea. Rozgrywki pucharowe, zwłaszcza Emirates FA Cup, jak teraz nazywają na Wyspach Puchar Anglii, są zawsze gwarantem wielu emocji. Już nie mogę się doczekać komentowania tego meczu. Milik. Bernardo Silva. Robert Lewandowski. Czyhaj na błąd przeciwnika i się opłaciło. Przejęli piłkę. Mertens, Milik. Czarują teraz długą wymianą piłek rywa. Milik! Pewna interwencja Edersona. Nie dał się zaskoczyć. No, mogą teraz skarcić rywali. Wciąż interesująco zapowiada się ta akcja. Kapitalny strzał Lewandowskiego! Fantastycznie umieścił piłkę w siatce.
takich sytuacjach, z takiej odległości nie uchroni drużyny nawet refleks bramkarza. Wina stanowczo leży po stronie obrońców, którzy dopuścili strzelca tak blisko bramki, ale mam też wrażenie, że sam bramkarz nie był do końca przygotowany do interwencji. No najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze drużyny i dokona zmian zawodników. Przy linii bocznej trwają już gorączkowe przygotowania. Raheem Sterling. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Ależ okazja Mareza. Piłka wybita spod nóg atakującego, ale zagrożenie nie mija. Manchester City zdobywa bramkę. Tak, tak, Manchester City znowu strzela bramkę i podwyższa wynik. Są dziś wyraźnie lepsi i bardzo skuteczni. Rywale nie mają właściwie szans. Boisko opuści piłkarz Manchesteru City. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. No i kolejne jego dobre podanie. Ryan Fraser. Raheem Sterling. Sterling ma mnóstwo przestrzeni na skrzydle. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. Znakomicie interweniuje bramkarz. Brawo, brawo, brawo. Ostatnie 6 minut meczu właśnie się rozpoczęło. Kevin De Bruyne. De Bruyne dośrodkowuje. Dośrodkowywał, ale nie trafiła piłka do adresata. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Dobra pozycja do oddania strzału. Rafinha. Bernardo Silva. Robert Lewandowski. Riyad Mahrez. Lewandowski. Zdecydowane zwycięstwo 3-0. Spełnili